Cześć, jestem Gosia, mam 17 lat i od 3 lat jestem wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie. Czym zajmuje się Fundacja Mam Marzenie, w której działasz? Fundacja Mam Marzenie zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci chorych, których choroba zagraża życiu. Dzięki temu te dzieciaki mogą choć na chwilę odciągnąć się od codzienności życia i zapomnieć o walce z chorobą. O fundacji dowiedziałam się od moich nauczycielek, jeszcze jak byłam w gimnazjum. One mnie wciągnęły w tą fundację i pokazały życie od środka. W Fundacji Mam Marzenie nie ma podziału na starych, młodych wolontariuszy. Wszyscy jesteśmy dla siebie równi. Co prawda, kiedy trafiłam do fundacji, kiedy zostałam wolontariuszem, miałam 14 lat. Byłam najmłodszym wolontariuszem w Polsce. Mimo tego nikt nie traktował mnie jako młodszą, jako niedoświadczoną. Wszystkiego się uczyłam od podstaw. I każdy, nawet ten doświadczony wolontariusz, starał się wytłumaczyć i pokazać to życie fundacji z jak najlepszej strony, żebym jak najwięcej się nauczyła. Moją rolą jest spełnianie marzeń dzieci. Pomagam, zbierając fundusze, zbierając informacje o tych dzieciach, o tym, co jest ich największym marzeniem i czego pragną w życiu. Komu udało Ci się już spełnić marzenie? Spełniłam marzenie Weroniki, która ma aktualnie 14, wtedy miała 11 lat i marzenie to było wyjazd do Londynu. Marzenie również spełniłam Kubusia, który chciał fioletowy laptop i Zuzi, która chciała zostać księżniczką. Najtrudniejszym marzeniem do realizacji było marzenie Weroniki. Weronika marzyła o wyjeździe do Londynu. O tyle trudne było to marzenie, że wyjazd do Londynu jest dość drogim marzeniem, drogim wyjazdem. Ponieważ koszt takiego spełnienia marzenia to około 10-11 tysięcy. W spełnienie tego marzenia włożyłam najwięcej pracy, najwięcej czasu, ponieważ spełnienie tego marzenia trwało około roku, ale mimo tego się udało. Mimo tego Weronika poleciała do Londynu, mimo tego była szczęśliwa, choć przez te parę dni. Co powiedziałabyś osobom zastanawiającym się nad wstąpieniem do jakiejś fundacji? Nie zastanawiajcie się. Róbcie to, co lubicie, wstępujcie do fundacji i pomagajcie innym. Po prostu.